Mamy złą wiadomość dla kierowców autostradą A4. W okresie wakacyjnym niestety nie pojedziemy za darmo. Dlaczego więc kierowcy na południu Polski są inaczej traktowani niż ci na północy? No cóż, o tym w materiale filmowym. Korki na bramkach autostradowych to już pewien standard. W tym tygodniu, aby usprawnić ruch na autostradzie A1, zniesiono pobór opłat na odcinku Stryków-Gdańsk. Autostrada będzie bezpłatna w okresie największego natężenia ruchu, czyli w weekendy. Powody tej decyzji tłumaczy nam rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odejście od pobierania opłat na autostradzie A1 wtedy, kiedy mamy szczyt natężenia ruchu, wynika jedynie z ochrony z kwestii bezpieczeństwa zdrowia użytkowników, tak jak powiedział pan premier. Decyzja ta od razu spotkała się z aplauzem kierowców jadących nad morze A1, a falą niezadowolenia korzystających z autostrady A4. Bramki autostradowe nadal generują kilkudziesięciokilometrowe korki, jednak dla popularnej A4 przygotowano inne rozwiązania. Decyzja podjęta przez pana premiera jest związana z tym, że na autostradzie A1 nie można wprowadzić fizycznie takich rozwiązań, jakie już zostały wprowadzone i będą dalej uelastyczniane na autostradzie A4 i A2. Mówimy tutaj zarówno o systemie Viatol z dedykowaną bramką Via Auto dla samochodów lekkich, która dobrze się sprawdza przede wszystkim w tygodniu, a w weekendy jest zwiększona bardzo mocno liczba pracowników. W przypadku autostrady A4 i A2 i placów poboru opłat zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, te udoskonalenia, które zostały wprowadzone w ostatnich weekendach i są cały czas elastycznie udoskonalane, aby były jak najlepsze dla użytkowników, w pewnym stopniu spełniły swoje zadanie. Tych wszystkich rozwiązań, jak i systemu elektronicznego, który jest na A4, nie ma na autostradzie A1 i dlatego najwyraźniej stąd możemy wnioskować, że została między innymi podjęta taka decyzja, a nie inna. Niestety kierowcy na południu nie mogą liczyć na darmowe przejazdy, jak ma to miejsce na północy. Pozostaje nam nadal odstać swoje na bramkach i co najważniejsze za to zapłacić. A za dobry gest premiera i tak zapłacą wszyscy podatnicy, bo jak oszacowano, Skarb Państwa straci na tym 20 milionów złotych.